Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. One, two, three. Sportowa energia. Cześć, witajcie. Z tej strony Kamil Latuszek. To jest audycja Sportowa Energia. Dzisiaj w studiu goszczę Bartka Panka. Cześć. Bartek dzisiaj opowie o trzech sportach, które uprawia amatorsko. Jest to swimrun, padel i raketlon. Zacznijmy od swimrunu. Skąd w ogóle się to wzięło? Jak się zaczęła twoja przygoda z tym sportem? Z racji tego, że wywodzę się z biegów ultra i dużo kilometrów przebiegłem po górach, postanowiłem czegoś nowego, spróbować nowych wyzwań. Czymś takim był swimrun, czyli połączenie biegania i pływania w jednym wyścigu. Zacząłem z niepokojem, zacząłem dość niemrawo. Póki co były to tylko dwa krótkie dystanse, natomiast z nadziejami na większą karierę. A ile trwa już twoja przygoda z tym sportem? Przygotowuję się od ponad pół roku. Dotąd zaliczyłem dwa starty w Polsce póki co. I na czym polega ten sport właśnie? Jak to wygląda, że pływasz, biegasz? Jakie są dystanse? Trasa jest podzielona na kilka odcinków biegowych i kilka pływackich. Wszystko pokonujemy w jednym ekwipunku, pokonujemy w parach. Przeważnie pływa się w piankach typowo swimrunowych, czyli krótkich. To są inne pianki niż do triatlonu. I tak samo, jeżeli chodzi o części pływackie, musimy dalej pływać w butach, które używamy do biegania. Przeważnie na zawodach są przynajmniej dwa dystanse, tak zwany sprinterski, dla mniej doświadczonych, dla początkujących, gdzie ilość kilometrów biegowych waha się między 8 a 10, a 15 i około 2-3 km pływania, do tych dystansów maratońskich, gdzie trzeba przebiec ponad 30 km, a pływa się ponad 5 km. Ty w czym czujesz się lepszy? Czy w bieganiu, czy w pływaniu? Zdecydowanie w bieganiu. Pływanie zostawiam drugiej osobie, mojemu partnerowi bądź partnerce. No tak, bo to trzeba wspomnieć też, że w parach właśnie się biega i pływa, łączy się taką linką. Tak, ona nie jest obowiązkowa, natomiast dużo pomaga, zwłaszcza w wodzie, gdzie ta osoba sobie pływająca może polegać troszkę na tej drugiej, która z racji tego, że pływanie pierwsza tworzy taki tunel w wodzie i dzięki temu ta druga osoba właściwie nie męczy się pływając i może troszkę się zregenerować. Ja znalazłem takie informacje, że w Polsce ten swimrun gości od 2016 roku. Wtedy zorganizowano pierwsze zawody nad Jeziorem Solnickim w Bieszczadach i w tej pierwszej edycji wzięło udział 7 osób. Rok później było już ponad 140, a na edycję w tym roku, która odbyła się miesiąc temu, już było 500 osób, czyli no, widać, że w ciągu tych dwóch lat ta tendencja jest taka wzrostowa, tak? Że myślisz, że ten sport będzie z roku na rok coraz bardziej popularny? Zdecydowanie. Sprawia to, że tych wyścigów w Polsce jest zaledwie kilka. Sezon trwa niecałe pół roku z racji tego, że pływa się przeważnie w jeziorach, w otwartych wodach, gdzie musi być ta woda w odpowiedniej temperaturze. Poza tym, o dziwo, bariera finansowa, które to wyścigi kosztują dość sporo, bo od 150 do ponad 450 zł, nie sprawia problemu dla uczestników. I z racji tego, że nawet w przyszłym roku już kolejny wyścig został dodany do kalendarza swimrunowego, coraz więcej myślę, że uczestników, przeważnie biegaczy długodystansowych czy też triatlonistów, skłania się ku temu, żeby coś nowego spróbować. Chciałem się zapytać o to, jakie ty masz trudności, oprócz tego, że troszkę słabiej pływasz, lepiej się czujesz w bieganiu, jakieś trudności napotkałeś tak na swojej drodze, jeżeli się przygotowywałeś do startów? Mieszkając w Krakowie, mamy kilka zbiorników, gdzie możemy, powiedzmy, uprawiać ten swimrun. Ja osobiście pływałem i biegałem w okolicach Bagrów. Na tyle tam jest terenów biegowych, które można wykorzystać do tego, żeby zrobić te przejścia, przeskoki między wodą a lądem. Natomiast jeżeli ktoś poważnie o tym myśli, to jednak trzeba szukać poważniejszych zbiorników, poważniejszych terenów, trudniejszych, ponieważ te tereny okolic jezior nie są tak łatwo, powiedziałbym, biegowe. Nie są tak łatwo biegowe, ciężko wyjść z wody, ciężko wejść do wody bardzo często. I to jest problem generalnie. Przejścia między lądem a wodą są trudne po prostu. Jak myślisz, dla kogo jest ten sport? Jakie trzeba posiadać, nie wiem, umiejętności, żeby móc wystartować w takich zawodach? Uważam, że dla każdego. Widziałem amatorów, widziałem zawodowców, widziałem, jak to wszystko wygląda. Są osoby, które po prostu kończą ten wyścig, może pod koniec stawki, może z nie najlepszym czasem, ale frajda jest niesamowita.
Natomiast na pewno dla ludzi, którzy muszą umieć pływać, bo to coś trzeba po prostu umieć. Natomiast dla ludzi aktywnych, dla ludzi szukających czegoś nowego, dla ludzi biegających i tylko klepiących kilometry po asfalcie, na pewno, żeby coś nowego spróbować. Barierą może być logistyka, dojazd czasami, bo jednak te swimrany są rozsiane po całej Polsce. Myślisz, że to jest dobry jakby początek dla kogoś, kto chciałby zacząć swoją przygodę z triatlonem, czy jednak lepiej jakby zacząć od triatlonu i potem spróbować swoich sił w swimrunie? Tam dochodzi do tego już, że jazda rowerem. Myślę, że nie ma to takiego znaczenia. Natomiast ktoś, kto jest już troszkę doświadczony w swimrunie, to myślę, że triatlon łyknie bez problemu. Że ta jazda na rowerze nie będzie sprawiała takich problemów. To też kwestia indywidualna, kto jaki ma rower. Jeszcze jedna rzecz, historia tego sportu, powiem, no jest bardzo interesująca. Jak to w ogóle powstało? Paru Szwedów w pewnej nocy, w pewnym barze założyło się o to, że dotrą z punktu A do punktu B, bez względu na to, czy to jest woda, czy to jest ląd, i para, która wygra, będzie musiała, zostanie jakby jej rachunki, które po drodze, że tak powiem, nabędą, kupując jakieś jedzenie czy cokolwiek, płacąc za cokolwiek. Druga para, która przegra, będzie musiała pokryć te wszystkie koszta. Im to zajęło bardzo, bardzo dużo czasu. I potem sprzedali tą historię pewnej osobie, która zrobiła z tego komercyjną imprezę. I tak to się rozwinęło w Skandynawii, gdzie jest to taką, która jest ojczyzną swimrunu właściwie. Szwecja, gdzie odbywają się Mistrzostwa Świata. Później podopały to inne kraje, no też między innymi Polska. W przyszłym roku zawody Swimrun Poland będą odbywały się na Mazurach, w Zielonych Płucach Polski, na najdłuższym jeziorze w Polsce. Z największą ilością wysp wybierasz się na to wydarzenie? Jeżeli pozwoli czas, jeżeli inne starty nie przeszkodzą, to tak. Teraz przejdziemy do już kolejnej dyscypliny sportu. Tym razem będziemy rozmawiać o padlu. Co to właściwie jest? Ja znalazłem taką informację, że to jest takie połączenie tenisa i squasha, ale jak to wygląda dokładnie? Dokładnie tak jak mówiłeś, jest to coś pomiędzy tenisem ziemnym i pomiędzy squashem. To jest gra na boisku, na korcie, podobny bardzo do kortu tenisowego, o sztucznym podłożu. Troszkę jest to kort mniejszy niż tenisowy. Z tym ulepszeniem, czy z tym udziwnieniem, że mamy z tyłu i z boku szyby, które są charakterystyczne dla kortów squashowych. Gramy rakietą zupełnie inną niż tenisową czy squashową, bo bez naciągu, wykonaną z takiego bardzo lekkiego materiału, z pianką w środku. Przeważnie gra się w grach deblowych, można singlowe, natomiast nominalnie, oficjalnie gra się w parach. Gramy, zasady są generalnie takie jak w tenisie, oprócz tego, że serwujemy serwisem dolnym. Z takich ważniejszych rzeczy to na pewno jeszcze to, iż piłka po odbiciu musi najpierw uderzyć o podłoże kortu, połowy kortu przeciwnika, dopiero potem może uderzyć o szybę. To jest główna różnica między padlem a squashem. Sport ten jest drugą dyscypliną po piłce nożnej pod względem popularności w Hiszpanii. Taką informację znalazłem. Czy to prawda? Zgadza się. Futbol, wiadomo, jest to bardzo istotna sprawa dla Hiszpanów, natomiast korty do padla są tam też powszechnością właściwie. Tak jak u nas widzimy bardzo często orliki na osiedlach, tak u nich po prostu taką boiskową, osiedlową grą jest właśnie padel. Jest też Polska Federacja Padla. Znalazłem takie informacje, że w ubiegłym roku powołano już reprezentację Polski w tym sporcie. Również znany tenisista Mariusz Fürstenberg zapowiedział swój udział w tym. Myślisz, że to jest taki dobry krok w kierunku rozwoju tej dyscypliny? Tak, znaczy z czegoś trzeba tych ludzi, że tak powiem, wyławiać i najlepszy sposób na to jest, aby szukać tenisistów, aby szukać graczy w squasha, bo im jakby najbliżej do padla, więc najszybciej do tego się przystosują. No właśnie, a ty jak zacząłeś swoją przygodę z tym sportem? Próbowałeś najpierw tenisa czy squasha? Czy tego i tego i szukałeś takiego rozmaicenia? Grywałem w tenisa, trochę więcej potem grywałem w squasha, natomiast tak tylko usłyszałem, jak byłem w Hiszpanii o padlu, wróciłem do Polski i sprawdziłem, jak to wygląda u nas. Niestety wygląda mizernie, natomiast jakieś parę okazji miałem, żeby pograć. Też w tym samym wywiadzie znalazłem taką informację, że no cały czas się rozwijają i w dniach 14-15 kwietnia tego roku odbyła się już trzecia edycja Polish Padel Tour. Na tym turnieju zgłosiło się bardzo dużo amatorów. Oczywiście oni ograniczyli tam liczbę miejsc, określili to jakoś, bo po prostu było tyle chętnych. I to myślę, że to też jest znaczące, że ta dyscyplina się rozwija, że jest zainteresowanie tym.
To znaczy tak, sam Polish Padel Tour to jest cykl turniejów, które się odbywały na przestrzeni w większości roku kalendarzowego. Sam padel w Warszawie rozwija się bardzo, bardzo prężnie. Jest mnóstwo turniejów amatorskich. Niedługo w listopadzie będą Mistrzostwa Polski, drugie już w padlu. Także tam generalnie jest to takie mocne, mocne centrum padlowe. Niedawno zresztą wspomniałeś o Mistrzostwach Świata, była reprezentacja Polski w kwalifikacjach. Mało brakowało, a dostaliby się do Paragwaju na Mistrzostwa Świata. Przegrali bodajże z Holandią w barażach. I właśnie, a propos tej Warszawy, to znalazłem też taką informację, że tam też jest liga taka padlowa. Jest pierwsza, druga i trzecia liga. I są takie zespoły. Czy tylko w Warszawie są takie ligi, czy w innych miastach też już to się tak powoli rozwija? Zgadza się, w Warszawie jest to bardzo zbudowane. Jest liga trzystopniowa na poziom A, B i C. Poza tym jest liga też w Chorzowie. Jest to Chorzowska Liga Padla. Tam niestety mają do dyspozycji tylko jeden kort otwarty, więc grają na przestrzeni tych miesiąców, powiedzmy, wiosenno-letnio-jesiennych w Polsce. Nie jestem pewien do ilości osób, natomiast na pewno jest to mniejsze zainteresowanie niż w Warszawie z racji tego, że logistyka nie pozwala na więcej. Jeśli chodzi o taką techniczną stronę, no to takie zdanie. Punkty wygrywa się dzięki strategii, a nie sile w tym sporcie. Czyli faktycznie tu bardziej chodzi o to taki spryt, jak w tenisie czasem takie zagrywki są, niż o siłę uderzenia tej piłki. Zgadza się. Przede wszystkim, jeżeli ktokolwiek, kto nie gra w padla, odbije parę razy tą piłkę, tą rakietę, to będzie wiedział, z czym to się w ogóle je. I trzeba pamiętać o tym, że jak tenisista na pewno wie z doświadczenia, że piłka, która przeleci mu za niego, jest przegrana przeważnie, tak tutaj odbije się od szyby i ona może być spokojnie wygrana. I trzeba pamiętać o tym po prostu, że z tyłu ten kort jest zakryty, że ta szyba z tyłu jest. I nie zawsze tą siłą się da wszystko wygrać, ponieważ jeżeli ktoś nie ma za grosz techniki, to niestety ta rakieta ma to do siebie, że ona, że tak powiem, nie wybacza błędów i jeżeli ktoś uderzy bardzo, bardzo mocno, no to pójdzie po prostu gdzieś nie powinna ta piłka. A jak nauczyć się takiej odpowiedniej techniki? No znowu tutaj powtórzę pytanie, które zadałem w przypadku swimrana. Dla kogo jest ten sport? Czy dla osób, które próbowały już gry w tenisa, czy choćby squasha? Myślisz, że łatwiej będzie im się nauczyć? Każdy, kto próbował sportów rakietowych, myślę, że padla załapie dużo szybciej. Każdy, kto nie próbował, załapie, ale troszkę wolniej. Na poziomie amatorskim jest to gra bardzo prosta. Technicznie naprawdę nie jest to takie trudne, żeby grać na poziomie rekreacyjnym. Zwłaszcza, że to jest głównie taka dobra zabawa, bardziej niż rywalizacja. Ja bym polecał każdemu, zwłaszcza, że mówię, jest to sport bardzo, bardzo rodzinny, gra się czwórkami, więc można pojechać całą rodziną i pograć. Rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem na antenę, że brakuje takiego kortu tutaj w Krakowie. Ty chciałbyś to jakoś zmienić? W jaki sposób? Są dwie drogi. Na pewno jest droga budżetu obywatelskiego. Jest to bardzo ciężka droga, gdyż z racji tego, że padel jest bardzo mało popularny niestety, jeszcze przynajmniej na południu Polski, przynajmniej w Krakowie, tak myślę. Myślę, że ciężko zebrać dużo głosów. Druga sprawa to przedstawić jakąś wizję sponsorowi, który mógłby w to wejść, ewentualnie zebrać siły i połączyć to z jakimś klubem rakietowym. Kwestia, czy oni by na to po prostu poszli. Myślisz, że łatwiej byłoby w tych miastach, gdzie już, czy w okolicy tych miast, typu Chorzów, Warszawa, zbudować taki kort, gdzie tam już to się rozwija prężniej? Czy łatwiej? Na pewno, z tym, że no, jak uważam, że Kraków jest dużym ośrodkiem, na pewno jest dużym, jest też dużym ośrodkiem sportowym jednak. Warto dbać o jakieś sporty niszowe, bo jednak mamy reprezentacje w różnych sportach, mamy w lakrosie, mamy w futbolu amerykańskim, to czemu nie wpadł akurat? I przechodzimy teraz do trzeciego sportu, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, do raketlonu. Ma to związek poniekąd z padlem, no i jaki ma związek? Tak, że rakieton to też jest taka fuzja czterech sportów, tym razem rakietowych, czyli tenisa stołowego, badmintona, squasha oraz tenisa ziemnego. Polega to na tym, że gramy po jednym secie z każdego sportu, przeważnie do 15 albo 21 punktów i zwycięzcą jest ten, kto w łącznej sumie punktów będzie miał ich po prostu więcej. Także jeżeli można przegrać 3 mecze, 3 sety, bardzo nieznacznie, wygrać ostatni tenis ziemny do zera i spokojnie można wygrać 4 mecze. Ta kolejność jest nieprzypadkowa oczywiście, bo to zaczyna się wtedy od tenisa stołowego, tak? Zgadza się, zaczyna się od najmniejszej rakiety do największej. Aha, czyli to o to chodziło. Fajnie, że to wyjaśniłeś, bo w sumie tak nawet się zastanawiałam, dlaczego akurat taka kolejność. Wyczytałam, że
Jeżeli się pomiesza te w innej kolejności, to to nie jest uważane jako raketlon, tylko już jakby coś innego. Następujące trzy zasady muszą być spełnione, żeby właśnie sport był uznany za raketlon. Że właśnie muszą być te gry, sety. Musi się odbywać mecz pomiędzy tymi samymi zawodnikami lub parami w grach podwójnych. No i oni muszą grać przeciwko sobie we wszystkich wymienionych czterech dyscyplinach. No i każda rozegrana piłka, lotka liczy się jako punkt, jeśli nie ma nakazanego powtórzenia. Czyli wszystko się zgadza. Zgadza się, że dodam, że w kwestii serwisu są to dwa serwisy i zmiana w każdym sporcie, nie tak na przykład w squashu, gdzie przeważnie wygrywający ma po prostu swój serwis. Tutaj również istnieje Polska Federacja Raketlona. Są organizowane Mistrzostwa Polski. Przygotowując się do tej audycji, zerknąłem właśnie na ich stronę. Wszedłem w zakładkę osiągnięcia. Widziałem, że już jakieś tam są osiągnięcia. Oczywiście nie wszystkie miejsca są jakieś bardzo wysokie, ale tak jak w przypadku padla, myślisz, że ten sport także się rozwija? Idzie to do przodu? Z tego, co wiem i słyszałem od innych zawodników, sport miał swój swoisty boom w Polsce w poprzedniej dekadzie. Teraz, jak byłem na dwóch turniejach, trochę to przymarło. Niewielu zawodników startuje, natomiast mamy reprezentantów wybitnych. Mamy teraz czwartą rakietę w raketlonie świata ze Szwajcarii z początku września. Rafał Rykowski z Wrocławia zajął czwarte miejsce w Mistrzostwach Świata. No właśnie, bo ten boom na padla, jakby można tak to określić, teraz chyba się tak zaczyna. Raketlon był wcześniej, czy padel był wcześniej? Raketlon zdecydowanie. Raketlon w Polsce już ruszał w połowie poprzedniej dekady, padel dopiero tak 2012-13. Znowu powtórzę pytanie, dlaczego akurat raketlon? Bo również brałeś udział w tych turniejach, szukałeś kolejnej dawki jakby no, czegoś nowego, nie tylko tenisa ziemnego i squasha? Z racji tego, czy zaczynałeś od raketlonu, przepraszam? Zaczynałem od pojedynczych rakietowych sportów. Nie słyszałem o raketlonie też jakoś długo. Natomiast z racji tego, że lubię grać we wszystkie rakietowe sporty, no super sprawą jest to, że można po prostu zmierzyć się w krótkim czasie z jednym zawodnikiem w każdej dyscyplinie. A w raketlonie w czym się czujesz najlepiej? W którym sporcie rakietowym? Przeważnie najlepiej czuję się w squashu, potem w tenisie stołowym, natomiast na tle innych zawodników można, że tak powiem, uznać mylne wrażenie. A najgorzej jest tenis, czyli tak samo jak tutaj w padlu, bo ten squash przewyższa. No i co można na koniec powiedzieć? Może zachęcić słuchaczy do spróbowania swoich sił w swimranie, może w padlu, raketlonie? Co ty jako człowiek, który próbował tych wszystkich sportów, byś mógł powiedzieć takiej osobie, która słuchając naszej dzisiejszej audycji powiedziała, no zainteresowało mnie to i może bym spróbował czegoś, ale potrzebuję jeszcze takiej jakby dawki motywacji od osoby właśnie siedzącej w tym, że tak to nazwę. Powiem tak, jeżeli ktokolwiek gra lub grał amatorsko sporty rakietowe, niech sobie spróbuje po prostu pograć we wszystkie, czyli te cztery raketlonowe, czy też padla. Gwarantuje super frajdę, natomiast jeżeli ktoś szuka urozmaicenia do tego, co robi, do tych sportów, które uprawia, jest wytrzymałościowcem, bądź nawet nie jest wytrzymałościowcem, niech szuka najbliższego swimrunu. Nie ma ich w Polsce dużo, są też za granicą, także jeżeli ktoś planuje gdzieś, gdziekolwiek, jakiekolwiek wakacje, czy we Francji, czy we Włoszech, czy na Skandynawii, znajdzie się jakiś wyścig. Moim zdaniem przeżycie jest niesamowite, zwłaszcza, że biegnie się z partnerem, z partnerką, więc tam i nawiązują się, i łączą, i też kończą przyjaźnie czasami. Bo trzeba liczyć na drugą osobę. Nie trzeba mieć jakiegoś specjalnego sprzętu, chociaż jak ktokolwiek wgłębi się w temat, to wie, że zawodowcy mają tego bez liku. Jest to poniekąd troszkę sprzeczne z ideą samego swimrunu, bo jest to jednak spotkanie z naturą, obcowanie gdzieś tam w niedostępnych rejonach, rejonach leśnych i rejonach morskich, czy też jezior. A jednak przeważnie swimrunnerzy są opakowani w pianki, w czepki, w okularki, w bojki wypornościowe. Wszystko się też odbywa w butach, więc jest to coś takiego, powiedziałbym, sztucznego. Natomiast samo doświadczenie swimrunu będzie niesamowite i myślę, że jeżeli komukolwiek z rodziny powiecie o tym, co robiliście, to stuknie się troszkę po czole, że tak powiem, i będzie czekał na wyjaśnienia, bo po prostu nie będzie wiedział, o co chodzi. Powiedziałeś właśnie, że w swimrunie płynie i biega się parami. Tutaj w padlu też potrzeba jakby drugiej osoby. Czy lepiej sobie załatwić, że tak powiem, partnera
jakby i namówić go na ten sport, czy jednak gdzieś, nie wiem, no poszukać po jakichś forach, grupach facebookowych chętnych osób? Powiem tak, z niewolnika nie ma zawodnika. Nie znajdzie się ktoś z najbliższych znajomych, który rzeczywiście chce troszkę czasu poświęcić na to, żeby zagrać w to, bądź troszkę potrenować. Warto próbować pisać na grupach facebookowych. Bardzo Ci dziękuję za to, że przyszedłeś tutaj dzisiaj do nas do studia. Podzieliłeś się ze słuchaczami swoim doświadczeniem oraz wiedzą na temat tych sportów. Bartek Panek był dzisiaj moim gościem. Dziękuję. Program prowadził Kamil Latuszek. Do usłyszenia. Sportowa energia.